Witam, Pasieka Hoska. Mamy rok 2021. Dzisiaj jest chyba 7, z tego co kojarzę, stycznia. Tyłek zebrany latem. Tak, widać było na załączonym filmie. Dość sprawnie to idzie zwykłym takim śrutownikiem. Zajrzymy sobie do kilku rodzin takich, co są podejrzane, że są zbyt słabe. Widzimy, rodzinka sobie pięknie radzi. One pójdą wszystkie do te słabsze na 100% w ciągu kilku dni do właściwie to pójdą 9 stycznia do specjalnego pomieszczenia, gdzie będą się mogły spokojnie zimować. Tu widzimy rodzinka wysoce taka pobudzona. Tam będą miały stałą temperaturę 7 stopni i na pewno się nic im złego nie stanie. Także to będzie wszystko tak na spokojnie. O, tu widzimy, gdzie trawa jest. Są jakieś resztki śniegu po prostu. Temperatura jest jak najbardziej na plusie, może na minusie, a w dzień jest raczej tak plusowa. Tu nic nie widzimy, jakieś martwe tam są, osypały się, nie, zaczynają po prostu wchodzić na korpus. Zaniepokoiło mnie to, że były tak strasznie cichutko. No i co, nie będziemy zaglądali do reszty uli. Mam nadzieję, że wszystkie pięknie zimują. Zapowiadają jakieś większe mrozy w przyszłym tygodniu. No i co, i będziemy po prostu oczekiwali nadejścia tej zimy ze wschodu. No ja raczej wątpię, że to w ogóle przyjdzie. No ale raczej trzeba w coś wierzyć. No i tak, o czym to? Widzimy uliki z matkami zapasowymi sobie pięknie tutaj siedzą. Tu widzimy, jak był jeden dzień ciepły, to pszczółki nawet zdążyły zrobić niektóre porządek, czyli dwa ule. I to są chyba te dwa ule, co były najsilniejsze. Tak, tylko w dwóch ulach widzę, pszczoła wyniosła osyp. Tu coś zaczęły, ale to się nic nie chce mi się ich odkrywać, bo to jest dość szczelnie. No ale wiecie, na pewno jakby się osypały, to ja bym wam dał od razu znać. Ale ostatnio patrzyłem, także wszystko było ok. No i co, przygotowania do wiosny idą powolutku na razie. Nie śpieszy mi się nic. Co tu jeszcze mogę tak śmiało dodać? Kilka będzie nowych serii na pewno. Z tego względu, że może będzie jakaś seria od zera, czyli po prostu taką od wiosny będzie po prostu taka słaba rodzinka, tak jakby odkład, i będziemy ją doprowadzali do siły, coś a la projekt drójka, tylko bez wyjścia roju. I co tu jeszcze mogę dopowiedzieć? Zapraszam do subskrypcji na pewno. I tak, tutaj sobie jeszcze nadmienię, będę robił swoje ciasto pyłkowe, także też film będzie, jak ja to robię. No, w dzisiejszym, no to na pewno widzieliście, czym to mielę. Ogólnie pyłku było chyba 33 litry, z tego co kojarzę. No, zaokrąglimy do 30 litrów tego pyłku. Ja sobie teraz to zmieliłem, przełożę do słoików z powrotem, no i tak pewnie za parę dni będę to ciasto mieszał, może za nie parę dni, za około półtora tygodnia. Zimy na razie ostrej nie ma, nie będzie chyba, nie zapowiada się. Obloty, no to może będą tak jak w zeszłym roku z początkiem lutego. Jeśli by były, no to super fajnie by to było. Pszczoły bym sobie zdążył pięknie przygotować, a jeśli nie, no to po prostu zostaną wniesione do cieplejszego pomieszczenia i tam sobie też spokojnie dojdą do tej siły.
Nie zależy mi też tak na, w tym roku na tej dużej sile tych rodzin. Będę w trakcie na pewno robienia jakiegoś pomieszczenia większego, lepszego. Także też nie będzie czasu tym się zajmować. Na pewno będzie film z przemeblowania pasieki. Także też wszystko stąd zniknie, będzie goła ziemia. Kiedy to będzie? No myślę, że się taki film pokaże w przyszłą sobotę. Ale to jeszcze wszystko się okaże, bo to zależy jak z czasem będę stał. Może być w przyszłą sobotę, może być w sobotę za 2 tygodnie, bądź w niedzielę którąś. No ale tu nie, na ten rok planuję takie 2 bądź 3 miniseryjki. Jedna no to będzie ten jak zacząć od zera, czyli po prostu na pierwszym filmie, który się ukaże na pewno na nie na dniach, tylko w ciągu na pewno w tym miesiącu. No to będzie pierwszy właśnie z tej jak zacząć od zera. Mniej więcej podam na oko ceny czegokolwiek, ile kosztują. Mniej więcej, bo w każdym regionie Polski może kosztować wszystko coś inaczej. Drugą seryjkę, jaką planuję, no to coś a la takiego, że jakąś rodzinę doprowadzę do siły i po prostu bez kraty odgrodowej, bez niczego będzie dostanie pełny kubaturę ula i zobaczymy, jak będą znosiły tam miód. Ten miód zostanie raczej odebrany dopiero przy ostatnim miodobraniu, chociaż jeśli będzie go dużo, będą odebrane deczko wcześniej. Nie będzie poławiany tam, nie będziemy na pewno wchodzili w układ rojowy, czyli jeśli będą chciały, to się chyba wyroją. Jajno u tej mateczki wtedy podetnę raczej skrzydełko, bo mi się nie chce po prostu tak straszliwie gonić za tymi rojami. No ja tu mam raczej niskie drzewa, chociaż niektóre są takie, jedno mam takie. No i tą trzecią serią, no to będzie takie bardziej od strony roślin miododajnych. Pomijając fakt tego siania tego, tylko to po prostu będzie takie eksperymenty sprawdzone też tego, czyli na przykład nie, szczepienie wierzby, szczepienie lipy, wybór miejsca dla na przykład nasadzenia akacji, takie pierdołki. Jeszcze nie wiem, czy akurat ta seria dojdzie do skutku, ale w planach mam, co wyjdzie, to wyjdzie. Na razie tak się średnio waham. I co? I czekamy, no mamy, że tak powiem, 1/4 zimy za sobą. No może mniej, jak 1/5. I co? No na razie jeszcze nie dostały pszczoły w kość. Zresztą w tych styropianach to one i tak nie dostaną w kość za bardzo, bo ten jest dosyć dobry materiał. Ogólnie te ule są dosyć, według mnie, dobrej jakości, fajnie izolują. No jakiej firmy, no to nie powiem, no ale po kolorze chyba każdy powinien rozpoznać. Co, no planuję trzecią gdzieś pasiekę, jeszcze nie wiem gdzie. Na rzepak na 50% pojadę, a na 50% nie pojadę, czyli jeszcze nie wiem, jak będzie coś blisko w okolicy, bo tam gdzie byłem w tym roku, no to fajnie to było, tylko dosyć daleko to było od mojego domu. No okolica była pewna, bo to po prostu było no, na pewnej okolicy i tyle. I tak, no trzeba będzie obserwować leszczyny, bo jak to kiedyś taki starszy pszczelarz mi powiedział, jak się zgadaliśmy, że jak on widzi pszczoły na leszczynie, no to nie pobudza rodzin w ogóle. A dlaczego nie pobudza rodzin w ogóle? Dlatego, że z dawien z dawna mówi, że jak pszczoły zbierały pyłek z leszczyny, to będzie spać, a nie będzie miodów nektarowych. No i w tym roku, wtedy co go słyszałem, no to nie wiem, czy akurat tak się zdarzyło, no ale faktycznie pszczoły pięknie zbierały leszczynę i miodu nektarowego nie było wcale, tylko była sama spać. W tym roku troszeczkę powąchały tej leszczyny, no i też miody nektarowe tak strasznie nie dopisywały, ale były takie mieszane, pół na pół. O.
Także w tym roku będziemy patrzeć. No i taki króciutki filmik, także witam Was w nowym roku. Wkrótce następne filmiki z przygotowywania się do nowego sezonu. Na razie mamy 100% przezimowany, 100% rodzin nie padło jeszcze w zimie. I zobaczymy, co to będzie dalej. W jednym mam podejrzenie, że padła matka, ale to jest w tych mały kulikach, rodzinach zapasowych, ale to padła chyba raczej na jesieni. Także też nie pamiętam, który to był, ale to chyba była trójeczka i ją będę chciał wnieść do domu, zrobić przegląd przy lampie czerwonej. Może nagram, może nie nagram, zobaczę. Na chwilę obecną nie. Nie będę nagrywał. I tyle, także ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam.